nasza współpraca między krajem Prešovskim a województwem podkarpackim ciągle jest aktywna i ciągle będzie obudowywana o nowe działania i nowe projekty. Myślę, że tym dzisiejszym podpisem pod deklaracją, która będzie uruchamiała połączenia autobusowe między Preszowem a Rzeszowem, w dalszym ciągu tą współpracę aktywizujemy. Chcielibyśmy, aby nasze nowe połączenie, które od kwietnia już będzie funkcjonowało, połączenie z Nowym Jorkiem, mogło być też wykorzystywane przez naszych przyjaciół ze Słowacji. Cieszymy się bardzo też z naszych rozmów dzisiejszych i naszej dyskusji o projektach infrastrukturalnych, które wspólnie realizujemy na naszych drogach wojewódzkich. Mówiliśmy też dużo o realizacji drogi ekspresowej S19, drogi Via Baltica. Ona zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie słowackiej coraz, Via Carpatia, przepraszam, coraz większym impetem wkracza w realizację. No i też będzie w przyszłości służyła dla możliwości szybkiego przemieszczania się między naszymi dwoma regionami, naszymi dwoma województwami. Myślę, że to jest kolejny krok w komunikowaniu się z krajem preszowskim, ze Słowacją. Przypomnę, że już w tamtym roku funkcjonowało i w dalszym ciągu w tym roku też funkcjonuje połączenie kolejowe między Sanokiem Zagórzem a miastem Międzylaborce na Słowacji. Chcemy i też rozmawialiśmy o tym, aby zrobić krok dalej, pojechać dalej niż tylko do miejscowości Międzylaborce, a te połączenia komunikacyjne, komunikacji kolejowej, drogowej chcemy wykorzystać dla rozwoju gospodarczego i także rozwoju oferty turystycznej naszych obu krajów. A naozaj prvým takim možno malým krokom. Dzięki tym kursom autobusowym będziemy mogli korzystać z połączeń transkontynentalnych, aby dostać się na drugą półkulę. To jest dla nas bardzo pozytywny sygnał. Dla kraju preszowskiego, rzeszowskie lotnisko jest najbliższym portem lotniczym, z którego realizowane są takie połączenia. W New Yorku nam naozaj posuwa tu blisku możliwość cestować na drugą polku w postaci naszej zemegule. A toto jest pre nas naozaj wielkim takim pozytywnym sygnałem, lebo pre obywateľov Prešovského samosprávneho kraja je to najbližšie medzikontinentálne letisko. Faktycznie lotnisko w Jasionce chce być tym oknem na świat dla naszych obu regionów i łączyć je z drugą półkulą. Mamy to połączenie, które otwieramy 30 kwietnia, pierwszy lot do Nowego Jorku. To jest połączenie, które może służyć tak samo naszym pasażerom z Podkarpacia, jak i mieszkańcom kraju preszowskiego. Mamy już dobre doświadczenie sprzed kilku, prawie 10 lat, kiedy loty transatlantyckie funkcjonowały w Rzeszowie. Wówczas to zainteresowanie było spore, ale od tego czasu wszystko uległo poprawie, jeśli chodzi o komfort zarówno podróży, ponieważ mamy, przypomnę, samoloty Dreamliner, które będą obsługiwały to połączenie, jak również komfort na terminalu pasażerskim oddanym w 2012 roku, a także lepszy dojazd drogowy. To powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do podróżowania, a tak jak powiedział pan Preceda, jeśli chodzi o loty transkontynentalne, Rzeszów jest najbliższym dla Preszowa lotniskiem. Budapeszt i Wiedeń wymagają dużo dłuższej podróży samochodowej. W związku z tym chcemy stworzyć specjalną ofertę dla podróżnych ze Słowacji. 3 tygodnie temu miałem okazję w Nowym Jorku promować to połączenie również z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, która obsługuje klientów ze Słowacji. I wierzę, że
z każdym kolejnym lotem do Nowego Jorku pasażerów ze Słowacji będziemy mieli więcej. Nie tylko na, myślę o połączeniach do Stanów, bo mamy także nową trasę łączącą Rzeszów z Tel Awiwem. To jest również interesująca oferta dla Słowaków. Co więcej, niedawno pojawiła się informacja, że lotnisko w Koszycach straci połączenie z Tel Awiwem, a to oznacza, że możemy tych pasażerów my tu w Rzeszowie obsłużyć. Także liczymy na tą dobrą współpracę i będziemy starali się, żeby ten ruch zarówno wylotowy, jak i przyjazdowy do Polski i do Słowacji jak najlepiej obsługiwać w Jasionce.